Proszę Państwa, nie chcę nie. Proszę Panią, ale jeżeli ja mówię, to Pani słucha, Pani będzie mówiła, będę ja słuchał, będzie sprawnie. Tak jednak nie było, a na środowej sesji Rady Gminy Czanków nie brakowało emocji i kontrowersji. A wszystko zaczęło się w kwietniu, gdy Rada przyjęła uchwałę, która uczniom klasy 7 i 8 ze szkoły podstawowej w Sarbii nakazuje kontynuację nauki w szkole w Gębicach. To nie spodobało się rodzicom, którzy od tamtej pory postulują o utrzymanie status quo. Jesteśmy jak gdyby niewysłuchiwani w ogóle przez gminę, przez radę. Nasze pisma odbijają się głuchym echem, tak jakby nas nikt nie słuchał. Dziwię się, że w tej chwili przed wyborami po prostu żadnego, nasz głos w ogóle się nie liczy. Rodzice tłumaczą także, że szkoła w Sarbii, wbrew opiniom radnych, jest w pełni przygotowana i wyposażona dla uczniów ostatnich lat podstawówki. Przenosiny mogą także rozbić plan dnia i znacznie wydłużyć dojazd do nowej szkoły. Wychodząc mój syn o godzinie 7:30 rano do szkoły, wraca około godziny 15:30. I na tym kończy się praktycznie jego dzień, gdzie on mógłby jeszcze trochę pobawić się, odpocząć po szkole i dopiero później robić lekcje, tak? Niestety jest tak, że przyjeżdża ze szkoły, szybko je obiad, siada do lekcji, nie ma czasu na czas wolny. I to właśnie czas odgrywa tutaj kluczową rolę. W przyszłym tygodniu rozpoczyna się nowy rok szkolny, a rodzice uczniów z Sarbii nadal nie wiedzą, na czym stoją w dłuższej perspektywie. Okres przejściowy reformy kończy się w roku szkolnym 2022-2023. To chodzi o grę na czas, tylko i wyłącznie grę na czas, po to, żeby minął ten okres nasz przejściowy i udało się na końcu powiedzieć, że dziękujemy, przepraszamy, nie udało się waszej szkoły przygotować, musicie dać dzieci od klasy 3 czy 4 do Gębic. No chcieliśmy, staraliśmy się, ale się nie udało. Jednym z argumentów poruszanych przez radnych są pieniądze. Szkoła w Gębicach została niedawno wyremontowana i rozbudowana, posiada także nową halę sportową. Z tego powodu może wynikać chęć rady, żeby uczniowie z okolicznych miejscowości uczęszczali właśnie do tej placówki. Z jednej strony jakby mamy problem małej szkoły, która generuje koszty, a z drugiej strony no problem społeczny rodziców, którzy uważają, że ta szkoła jest najpiękniejsza, najlepsza i oni sami wiedzą najlepiej, gdzie te dzieci powinny uczęszczać. No, a tutaj rada jest jakby pośrodku, musi to tak de facto rozstrzygnąć. I na razie rozstrzygnęła, wbrew woli mieszkańców. Wojewoda Wielkopolski orzekł, że przyjęta w kwietniu uchwała zawiera wady prawne. Mimo to radni nie zgodzili się na jej wycofanie i przegłosowali skierowanie sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.